Cześć, przygotowałem dla Ciebie kolejną porcję RODO aktualności. Tak, wiem, tydzień temu nie było materiału, no ale urlop Rzecz Święta należy się każdemu. Ja też czasami potrzebuję naładować akumulatory. Ehm, ale wracając do meritum, nawet mimo sezonu wakacyjnego w obszarze RODO dzieje się całkiem sporo. Ehm, zwłaszcza aktywny jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dalej będę używał skrótu UODO, żeby zaoszczędzić i sobie, i tobie czasu. Ehm, a więc UODO działa dość intensywnie i wcale nie są to kolejne ostrzeżenia przed zostawieniem. Dowodów osobistych w zamian za wypożyczenie roweru wodnego, żaglówki czy roweru zwykłego, chociaż oczywiście ta działalność u ODO też jest bardzo ważna. Ale nie o to chodzi w tym odcinku. Spośród zgromadzonych informacji z ostatnich dwóch tygodni wybrałem dla ciebie dwie, które według mnie mogą mieć wpływ na największą liczbę biznesów i organizacji w Polsce. Czyli kolejno: jeden, publikowanie danych pracowników dotyczących ich wydajności w pracy oraz dwa, doskonałe case study, jak postępować w przypadku kontroli ułodo, żeby nie zarobić kary finansowej. No to co? Zaczynamy. Pierwsza roda aktualność dotyczy działalności UODO. Do tej pory wiele osób zarzucało naszemu regulatorowi, że wydaje zbyt mało wytycznych i rzadko odpowiada wprost na zadawane pytania. Za wzór często stawiano brytyjskiego ICO, który rzeczywiście bardzo aktywnie publikuje różnego rodzaju poradniki, interpretacje, FAQ, w skrócie udziela odpowiedzi na zadawane pytania. Wygląda na to, że nasz ułodo zaczyna brać sobie do serca te krytyczne uwagi e, i w ostatnich tygodniach na stronie internetowej regulatora znaleźliśmy odpowiedzi na aż cztery e, bardzo często pojawiające się problemy prawne. E, link zamieszczamy w opisie odcinka na dole. E, a więc, jakie to problemy prawne? W ostatnich tygodniach rozwiązał UODO Urząd Ochrony Danych Osobowych. Po pierwsze, czy można publikować dane pracowników dotyczące wydajności ich pracy? Po drugie, jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych członków rodziny pracownika korzystającego z ZFSS, czyli Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Po trzecie, czy z sołtysem należy zawierać umowę powierzenia. No i wreszcie po czwarte, kto jest administratorem danych w przypadku pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej działającej przy e, pracodawcy. E, no i spośród tych wszystkich pytań wybrałem dla Ciebie jedno, e, to które według mnie dotyczy największej liczby e, podmiotów, największej liczby naszych widzów i słuchaczy, e, czyli publikowanie danych o Wydajności pracy. Z doświadczenia wiem, że kwestie związane z publikowaniem informacji o wydajności pracowników od zawsze budziły duże zainteresowanie. Jeszcze przed wejściem w życie RODO spotykaliśmy się z sytuacjami publikowania list z wynikami np. wielkości sprzedaży miesięcznej danego pracownika z działu marketingu czy sprzedaży, tak? czy dziennej produkcji danej zmiany w fabryce. W takich przypadkach zalecaliśmy naszym klientom, no, po pierwsze, pewną ostrożność i niepublikowanie wszystkich pełnych danych, no a po drugie, bazowanie na przesłance tak zwanego prawnie uzasadnionego, przepraszam, prawnie usprawiedliwionego celu, bo chodzi tutaj o czasy jeszcze sprzed RODO. No i pojawia się tutaj. Bardzo istotne pytanie, czy na gruncie nowych przepisów, czyli rodowskich przepisów, takie działanie dalej będzie zgodne z prawem? No i z pomocą przychodzi nam UODO ze swoim doprecyzowaniem. Po pierwsze, UODO wskazuje, że cytuję: pracodawca może pod pewnymi warunkami wywieszać w zakładzie pracy najlepsze, Uwaga, kładę nacisk na to najlepsze wyniki dotyczące wydajności pracy, które były oparte na jego indywidualnej ocenie. Co więcej, UODO podkreśla, że przetwarzanie danych w takiej sytuacji można oprzeć na bardzo komfortowej dla administratora przesłance prawnie uzasadnionego interesu, czyli Następcy prawnie usprawiedliwionego celu. Dlaczego jest to bardzo mało problemowa przesłanka? Ano dlatego, że nie wymaga na przykład zbierania od pracowników zgód na przetwarzanie danych czy zawierania z nimi jakichś specjalnych aneksów do umów. Jest prawie bezobsługowa. Dlaczego prawie? Dlatego, że to, czego wymaga od Ciebie korzystanie z przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, to obowiązkowe. Przeprowadzenie tak zwanego testu równowagi. Ilekroć powołujesz się na prawnie uzasadniony interes, koniecznie przeprowadź test równowagi. E, testowi równowagi pisali, poświęciliśmy już artykuł na naszym blogu. Link znajduje się na dole w opisie odcinka. No i bardzo ważna uwaga, numer dwa. UODO twierdzi, że publikacja może dotyczyć tylko najlepszych wyników. Chodzi o to, żeby dodatkowo nie stygmatyzować najsłabszych pracowników, czy może najsłabszych ze słowo pracowników o najsłabszych wynikach. To już jest rola pracodawcy w toku indywidualnych rozmów. Czyli podsumowując. Stanowisko UODO wydaje się bardzo logiczne i bezpieczne dla obu stron, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Jest też zgodne z tym, jak my, jako lexartist, podchodziliśmy do tego zagadnienia już wcześniej. Cieszą nas szczególnie trzy sprawy. Po pierwsze, UODO zaczyna udzielać odpowiedzi na pytania administratorów. Po drugie, wskazuje wprost, że w pewnych warunkach publikacja ocen e, czy wyników jest możliwa na bardzo komfortowej przesłance prawnie uzasadnionego interesu. I po trzecie wreszcie, w takich przypadkach UODO każe nam wykonać test prawnie uzas uzasadnionego interesu, e, z czym również w 100% się zgadzamy i pod czym obiema rękami się podpisujemy. E, dziękujemy zatem UODO za pomoc i prosimy o więcej. Druga roda aktualność, którą chciałem Ci przytoczyć, jest również związana z działalnością UODO. Na początek mam dla Ciebie małą dygresję i mój sposób na zdecydowaną większość sytuacji związanych z kontrolami czy z. Z kontaktami z przedstawicielami władzy. Ostatnio zdarzyło mi się przekroczyć prędkość w terenie zabudowanym. Na kontrolowanym odcinku ograniczenie wynosiło 40 km na godzinę. Ja jechałem no, trochę szybciej. Po prostu nie zauważyłem tego ograniczenia. No i na klasyczne pytanie policjanta pod tytułem, czy zna pan przyczyny zatrzymania? Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, tak. No, Pewnie jechałem po prostu zbyt szybko. Policjant wziął ode mnie dokumenty i poszedł wypisywać mandat. Kiedy wrócił, powiedział mi wprost, że daje mi najniższy możliwy wymiar kary, czyli 100 zł, ponieważ docenia przyznanie się do winy i brak zrzucania odpowiedzialności na wszystkich innych dookoła na bezsensowne przepisy, na mało widoczny znak drogowy czy na słońce oślepiające kierowcę. Policjant wspomniał też, że w, przy, w przypływie szczerości, że wyjątkowo denerwuje go, kiedy ludzie nie przyznają się do przekroczenia prędkości i kombinują za wszelką cenę, jakby tutaj uniknąć mandatu. No i dla takich cwaniaków przewidziana jest specjalna taryfa w wysokości maksymalnej możliwej kary, na przykład 500 zł. No i pewnie zapytasz, co to właściwie ma do kontroli łodo wbrew pozorom. Całkiem dużo. W toku każdej z kontroli UODO czy poprzednio GIODO, przy których pomagaliśmy naszym klientom czy której sami byliśmy świadkiem, bo tak się szczęśliwie w sumie złożyło, że również nasza firma była kontrolowana przez, przez GIODO. Staraliśmy się maksymalnie ułatwiać współpracę z inspektorami regulatora. Jeżeli były jakieś braki, no to mówiliśmy o tym wprost i szukaliśmy. Od razu rozwiązań, jakie naprawić. Byliśmy otwarci na, na, na krytykę naszych rozwiązań ze strony Urzędu Ochrony Danych, no i te działania bardzo procentowały później. Pamiętajmy, że wbrew pozorom, jak się może niektórym wydawać inaczej, no inspektorzy ochrony, Urzędu Ochrony Danych Osobowych to też ludzie, to normalni ludzie. Jeżeli na starcie kontroli usztywnimy się, usztywnimy się i będziemy zaprzeczali nawet najbardziej oczywistym błędom, faktom i niedociągnięciom, no to kontrola może się okazać bardzo, bardzo nieprzyjemna. Skorzystajmy z doświadczenia inspektorów UODO i potraktujmy ich pracę jako świetną okazję do uzyskania informacji zwrotnej o jakości naszej pracy jako na przykład inspektora ochrony danych. A potwierdzenie wszystkich tych testów, o których tutaj przed chwilą powiedziałem, znajdziesz w konkretnych decyzjach UODO. W decyzji z 30 czerwca 2020 roku link w opisie odcinka. Regulator w toku kontroli stwierdził, że szkoła przetwarzała dane osobowe uczniów bez odpowiedniej przesłanki legalności. Co więcej, katalog danych osobowych, który był w ten sposób nielegalnie przetwarzany, był bardzo szeroki. Było tam zarówno imię, nazwisko, oznaczenie klasy, określenie opiekunów prawnych, rodziców, informacje o stanie rodziny, czy pełna, czy niepełna, a także informacja o śmierci opiekuna prawnego, rodzica, separacji opiekunów prawnych, ich wykształceniu, sytuacji zawodowej, liczbie osób w gospodarstwie domowym, sytuacji finansowej, stanie zdrowia nałogach opiekunów prawnych czy sytuacji mieszkaniowej w fakcie otrzymania albo nieotrzymania pomocy finansowej. Także całkiem solidna porcja informacji, ale to jeszcze nie wszystko. Część danych osobowych dotyczyła przecież osób niepełnoletnich. Czyli mamy trzy bardzo poważne zarzuty. Jeden: przetwarzano dane osobowe bez żadnej podstawy prawnej. Dwa. Wśród tych danych osobowych, które były przetwarzane bez podstawy prawnej, znajdowały się również dane e, wrażliwe, czyli szczególne kategorie danych. No i trzy. Wreszcie, spośród tych danych e, były dane dotyczące osób niepełnoletnich. Co zrobił dyrektor szkoły? E, po pierwsze, wziął odpowiedzialność za swój błąd. Po drugie, współpracował z inspektorami Urzędu Ochrony Danych no, z pełnym zaangażowaniem. Niezwłocznie przekazywał do regulatora pełen zestaw dokumentacji szkoły dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym politykę bezpieczeństwa informacji, czy e, potwierdzenie realizacji szkoleń dla nauczycieli, pracowników administracyjnych. No i po trzecie, e, przede wszystkim dyrektor naprawił swój błąd e, czyli przedstawił protokół zniszczenia kwestionowanych danych osobowych. Innymi słowy, dyrektor, i tutaj przepraszam za kolokwializm, ale no inaczej ciężko mi to ująć, wziął na klatę swój błąd i niezwłocznie go naprawił. Za to Szapoba, dyrektorze, pełen szacunek, niejedna osoba czy firma w takim przypadku czarowałaby rzeczywistość i zrzucała odpowiedzialność na wszystkich dookoła, wytykając przy tym inspektorom niekompetencje, a RODO. Czy twórcom RODO bezsensowność przepisów o ochronie danych osobowych? Zresztą, nie szukając daleko, podobne sprawy opisywaliśmy przecież w ostatnich RODO aktualnościach z 17 i 28 lipca tego roku. Linki też zamieszczę na dole w opisie odcinka. No i teraz najciekawsze: jaki był finał tej sprawy? Jak została ukorana szkoła? 5000 euro, 1000 10 euro. Nie. Skończyło się tylko na upomnieniu. Także wyciągnij z tego wnioski. Pamiętaj, jeżeli znajdziesz się kiedyś w podobnej sytuacji, zawita do ciebie kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to przypomnij sobie o tej sytuacji, współpracuj z inspektorami, bierz odpowiedzialność za ewentualne błędy czy niedociągnięcia, nie zamiataj tych niedociągnięć pod dywan, niezwłocznie kooperuj, współpracuj z inspektorami, dostarczaj dokumentów, o które cię proszą i tak ku przypomnieniu. Zachęcam Cię, przeczytaj sobie uzasadnienie do wspomnianej decyzji UODO, link w opisie e, odcinka. I to była już ostatnia RODO Aktualność w tym odcinku. E, zachęcam Cię do zapoznania się z pełnymi wersjami RODO aktualności, link do obu plików PDF w opisie, a tam między innymi, czy kontroler może mieć wgląd w akta osobowe, czy należy rejestrować gości na weselu. Co stało się z danymi osobowymi klientów Uber Eats? Czy Twitter naruszył prywatność użytkowników dla celów marketingowych? Czy sąd może zażądać udostępnienia danych abonenta na potrzeby procesu cywilnego? Czy co stało się z danymi osobowymi tysięcy pracowników McDonald's Polska? Wszystkie linki do stron, o których mówiłem podczas rodu aktualności, znajdują się w opisie odcinka. Na dole. Jeżeli podoba Ci się ta forma prezentowania radioaktualności i nie chcesz, żeby zaskoczyła Cię jakaś zmiana w przepisach, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Dziękuję i do zobaczenia.